Dobra, stało się 21 lipca. Rozpoczynamy nasz obóz, który tak długonośnie reklamowaliśmy. Ponad 50 osób się zbierze, także bardzo dobra frekwencja. Właśnie się zjeżdżają wszyscy, jest niedziela, idziemy na pierwszy trening. Zbiórka, drużyna już czeka. Drużyna czeka, już niektórzy się przygotowali do wszystkiego jak trzeba. Lecimy na salę. Żyją, o, jest ekipa. Ale dużo jest tych ludzi, chyba więcej jak trzeba. Tak sobie strzelamy tutaj, już na treningu. Się rozruchowo cała grupa trenuje razem. Zawodniczki, zawodniczki, widać od razu. Ja tutaj prowadzę trening, a tu, o, z boku, jakiś taj chyba, nie, ty, to łysy. A, kojarzę skądś, mań tu do tego jeszcze. Zobacz to, ale idzie jak kuna. A jakieś kopnięcia są? A na razie są boks, dobra. A my rozpoczęliśmy tutaj drugi trening. Grupy zaawansowanej zawodnicze, który też uczestniczy oczywiście, bo jest mocno. Cztery treningi sobie zrobię. O, a tam co podglądujesz? Ja się szykuję normalnie. Tu mam sparing partnera mocnego zaraz. O, pięknie. No, także lecimy ostro. Chyba ją musisz... Paula za miesiąc tam 40 jedzie, nie? No, pierwszy dzień poranek za nami. Teraz trochę polatałem, nie? Widział jak było. Coś tam polataliśmy, nie? No. Tylko boję się, że będę musiał ci masaż, próbowałem odpady robić wrotem. No nie, dobra radę, nie jest tak źle, jeden trening, że nie będę robił, będzie git. Cała ekipa też. O, drużyna pierścienia. Po treningu wszyscy zadowoleni. Sesja sparingowa? Kozak. Dobrze, bardzo dobrze, trenerze. Porobione. How are you guys? Everything's fine? Yes, okay, perfect. Wszystko dobrze. No i tak sobie rozpoczynamy. Drugi trening. Grupa początkującej. Troszkę mniejsza grupa. O, i leci sobie druga grupa. Techniczka, zadaniówki. Pierwszy dzień za nami, widzisz, nie? Cztery treningi. Właśnie kończymy ostatni, tylko rozluźnienie nam zostało. Ekipa bardzo fajnie się sprawuje. Obóz letni, trzeci dzień. I tak stwierdziliśmy z Witkiem, że jak robimy obóz letni, to też wypada zrobić obóz zimowy albo bardziej zimny. Albo też obóz gorący i chłodny. Nie, ale także tu jest sobie, idziemy sobie robić kolejne jednostki. Jeszcze taka monotonia sportowa w tym poniedziałek i wtorek, bo dwie jednostki dziennie, jutro będzie ciekawszy dzień, bo będą góry, będzie odnowa biologiczna. No, chyba, pogody nie będzie, to góry będzie się na piątkę, bo w piątkę ma być pogoda. Pogoda będzie zawsze, tylko czy będzie ładna czy brzydka, nie wiadomo, nie? No, także ma padać. Grat. Jak padało, to robimy salę i odnowę, a piątek będą robili. Także nowa sala będzie w Zakopanem, bo mówi, że jutro salę robimy, będzie padać. Czyli co robimy? Cyk, 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 pyk, 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 siur, siur, siur. Cyk, 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 pyk, 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 siur, siur, siur. Robert Dochód. Jak tam z róweczką? Trzeci dzień obozu, wszystko dobrze? Zaczynamy dziś pierwszy trening. Naładowanie energią, jutro w góry, więc lecimy, nie śpimy. Cele na ten rok? Mistrz Europy i awans na World Games. Pięknie, to super. Lecimy z tym. A tu ten najmniejszy od nas z kadry, Krystian, jak tam? Najwiście. Samopoczucie, gites? Gites. Pięknie. Jakie plany na ten rok? Mistrzostwo Europy, nie? To mi się cel podoba. Jest jeden, złoto. Super. Andrzej Grzebek. Siema, siema. Jak mamy tam wtorek. Wszystko dobrze. Forma na razie w budowie. Pięknie. Bo na razie jest trochę, kurczę, za duża waga, ale wszystko będzie sika la fond, więc szlifujemy. Cel na ten rok? Paska SW i ślipujemy od dzisiaj właśnie Hunter Gym, Pakotliby, Sowice, Camp, Zakopane, więc jazda.
Pięknie. O, piękna strona obozu naszego. Jak tam, dziewczyny? Pamiętacie, który dzień treningowy jest, czy nie? Trzeci. Trzeci. Jak idzie? To super. Zaczynamy zaraz? Pięknie. Wyznaczyć sobie muszę cele na ten rok i realizować. Tak, tak. Zawsze trzeba się obronić, a kiedy jestem pewny, to kontruję, nie? I zobacz, jak ja tu idę, raz, dwa, mam możliwość, tylko znowu jak ja kontruję, to celujcie te techniki, nie? Żeby nie było, wiem. Sesja sparingowa pierwszej grupy. Także każdy ma możliwość dać sobie po mordzie. Sesja sparingowa, 10 rundek, 5 rund 3-minutowych, 5 rund 2-minutowych. Oczywiście Mateusz robi 6 rund, piątek, szykuje się do walki. Tam jeszcze ma walkę, także lecimy mocno. Zamykamy piątą jednostkę treningową. O, jest z nami mistrz UFC przyszły. Zdecydowanie lepiej. Nie, no wielka przyjemność być na obozie z wami. To już który nas? Drugi, trzeci? Trzeci razem. A jeszcze jak kadr gdzieś doliczy, to już po raz kolejny. Tak. Cieszę się, zawsze wielka przyjemność. Nowi zawodnicy, wysoki poziom. Także zajebiście, trener mi dzisiaj nakładał trochę, nie? O, no, to jest mi trochę, to wiem, że nikt nie jest duży, nie? Także spoko. Zajebiście, ale na to polega? Składasz, wiesz, zrobiliśmy jedne przygotowania do Kuzjewa, teraz kolejne do Hookera, więc wielka przyjemność, trenerze, dziękuję jeszcze. Dziękuję raz. Również, także mam nadzieję, że będzie wszystko jak trzeba. No ja. Nie ma. I kolejny dzień. Lecimy gdzieś góry, Kastrowe. O. Jak to była, Robercik, jak to zrobicie? Szybciutko. No szybko, filmka normalnie. Szybciutko, do ile jest? Godzinka. Godzinka na Kasprowej, do widzenia. Jakieś małe straty w ludziach są, ale naprawiamy. Tutaj fizjoterapeuta na obozie, to jest to. Góry? Góry. Tam góry. Guys? You ready? Yeah. For mountain climbing? Yeah. Mountain climbing? Easy. Okay, nice. Górale idą. Ekipa. Zobacz, jaka moc i siła tu jest. I nie walczyć z niedźwiedziami. Z nami jest też kwalifikowany ratownik Wałper, Mikołaj, co powiesz? Dobry, pozdrawiam wszystkich, uwierzcie w siebie i róbcie swoje. Dziękuję. Pierwszy raz sobie idę na ten kasprowy. Dobrze. I myślę, że będzie... Będzie super, na pewno będzie super. Mateusz, jak samopoczucie przed trasą? Dobrze, dobrze. Zaczynamy. Więc lecimy, nie? Tak, tu widoki kruzackie, zaczynamy. Polecamy. Piękne widoki na górze. Jest podjazd na koniec. Jest piona. Tyczka. Jak co tyczka powiesz? Super pogoda. Chłopaki kończą właśnie. Piona. Eliasz. Jak tam Eliasz? Jesteśmy na szczycie. Cze. Widoki jak koniec. Widoki są piękne. Ale nie tak piękne jak ty, bracie. No to sauna. Jak jest? Elegancko. Saunujemy się. Oj, terapia szokowa po saunie. Piękna woda. Jak tam panowie? Jak trzeba. O, zobacz! To jest normalnie król życia. Pięknie. Tutaj drugi. Witamy serdecznie. O, Magdalena. Nie ma tu jak zimna woda po saunowaniu. Także jest nic. Morze zaadoptowany, zimna woda rządzi. Dziękuję. Przez ostatni raz tą drogą idziemy. Poranne jednostki. Jest piątek. Ostatni dzień treningowy obozu i ciu. Ostatni dzień, nie? Ostatni dzień. Przedostatnia droga. Jeszcze będzie tylko południowe jednostki. Teraz sparingi lecimy sobie. Pół minuty! Co, przedostatnie jednostki. Grupa druga, tam mniej zaawansowana, sobie sparuje. My po sparingach już zrobiony. Także Daniel, jak tam? Posparowane? Świetnie, świetnie. No. Dobra robota.
Nie tylko dzisiaj, ale cały obóz. Cały obóz. Jeszcze jeden trening tam został i się rozstajemy. No i pięknie. Do następnego. Do następnego. O, on się podoba, nie? No, także lecimy tutaj. Do Daniweczki, trzecia runda idzie. Ale jeszcze dobra robota, wszyscy zadowoleni. O. My również zadowoleni, także myślę, że tylko lepiej. Tylko lepiej będzie, nie? Co, zamykamy piątkowy poranek. Piąteczka. Jeszcze jedna sesja tylko po południu i go home! I co, K1 Summer Camp 2024 uważamy za zamknięty. 50-osobowa grupa uczestników skończyła właśnie tygodniowy pobyt w Zakopanem. Wszyscy skończyli w jednym kawałku, wszyscy podnieśli swój poziom sportowy, także jest git, najważniejsze rzeczy. A my wracamy tu z kadrą za 3 tygodnie, już pod koniec sierpnia. Widzimy się na obozie za rok.